Seria Adventech jest sponsorowana przez sklep Komputronik i na dole są wszystkie linki do wszystkich produktów, które pojawiają się w każdym odcinku. Patrz, mówiłem, żeby nie spoglądał, nie podglądał. A to się nie da tak. Dlatego się specjalnie zasłoniłem, żeby nie mógł podglądać. Bo w dzisiejszym odcinku będzie bardzo rodzinna atmosfera, bo widzimy się z człowiekiem, z którym się widywałem wielokrotnie, ale za każdym razem, jak się kiedykolwiek spotykaliśmy, to ten człowiek był gdzieś na wyjeździe podczas Adventecha. Natomiast tym razem jest w Polsce i go złapaliśmy na chwilę. Kamil to człowiek, podróżnik, człowiek. Jak ciebie można w ogóle określić? I ty w ogóle podkładkę sobie przygotowałeś o mnie? Żebyś nie widział. Kamil jest o tyle ciekawą postacią, że za każdym razem jak się z nim widzę, to się dowiaduję nowych rzeczy o tym człowieku. I uwaga, jedna z ciekawostek. Ostatnio się dowiedziałem, że Kamil zrobił kurs na nurka głębinowego i ostatnio był na 52 metrach pod wodą, co jest dla mnie totalnie niewyobrażalne. No 47. Dobra, 47. Ale to tak czy siak, ja sobie siedzę w domu, tam nie wiem, grzebię sobie w jakimś komputerze, a on siedzi tam pod wodą z jakimiś orkami czy innymi rekinami. Kamil wykorzystuje do swoich odcinków bardzo wiele różnego rodzaju sprzętu. To też w dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że postaram się ten cały asortyment w jakiś sposób uzupełnić w dodatkowy sposób. I to jest twoja podpowiedź, żeby ci było łatwiej zgadnąć, co może się znajdować w środku. Co to takie małe? Coś muszę tutaj szybko sprostować, bo faktycznie zapraszałeś mnie już trzeci raz w tym momencie na to wydarzenie, bo dwa poprzednie lata no stop gdzieś byłem, całą zimę wyjeżdżałem, teraz zostałem troszkę dłużej na miejscu, ale cieszę się, że w końcu udało nam się razem spotkać. Propo małe, ja tu myślałem, że będzie, nie wiem, komputer ziemniak mi złożył, że będzie może PlayStation. Każesz tego mema, jak takie, był taki TikTok w ogóle, jak takiemu dziecku dają na święta pudełko, PS5 narysowane, dziecko takie łochane, tak się cieszy, otwiera, a tam książki. Właśnie ja tak jak zobaczyłem, że to jest takie małe, tak. To być może, wiesz, też otworzysz, może tam będą książki. Takie zło Boba Fett, ale jestem wdzięczny, dziękuję. Jak otworzysz, to zrozumiesz, dlaczego to ma taki rozmiar, a nie. Czy mam otwierać, tak? To mam mówić, jak no zapakowane całkowicie w twoim stylu. A zgadniesz, co może być w tym? Jeszcze mniejsze? Ciekawy kształt, joysticks, pławik, złoty smok, nie wiem. Tak więc znów zasiadamy przy tym słynnym białym stole i tym razem Kamil będzie odpakowywać prezent dla siebie. Ale nie tylko słynny stół, ja tu już wyczaiłem, co Tivold używał, ten nóż. Nóż kolejny typowy stół. A wiesz, co mi przypomina? To jest taki nóż bardziej do obrzezania. Nie, to jest nóż elektryka tak naprawdę. Ale nie mam pojęcia, co to może być. Mnie dość mocno zainspirowały twoje słowa, jak powiedziałeś, że nurkuje. Czy to nie będzie coś do nurkowania? Czyżby to jakaś kamerka? Tak, to jest kamerka. Kamila po raz pierwszy, jak w ogóle spotkałem i kiedy z nim kiedykolwiek rozmawiałem, to używał on bardzo często GoPro do swoich nagrań. Ale fajne! Natomiast tu jest troszeczkę coś innego. Czekaj, bo ja na razie nie wiem, co to jest. Insta 360. To, to wygląda jak kamera sportowa, ale z tej strony widać, że to się łączy. I bo jest taka kamerka podobna na rynku, to jest Osmo i Osmo Action. Właśnie było też takich dwóch części się składało. I przy czym jak zobaczyłem to na początku, wydawało mi się, że to jest to Osmo, ale tak obracam. To co, kamera 360? Otóż Kamil, wielokrotnie jak wyjeżdżasz w różne ciekawe miejsca, to pokazujesz swoją perspektywę, jak coś widzisz, albo pokazujesz siebie. A co jakby można byłoby te dwie perspektywy połączyć razem? Tak, to jest kamera 360 stopni. Ja nieraz się zastanawiałem nad takim urządzeniem, w ogóle jak to działa, jak to montować, a kompletnie nawet, ja nigdy nawet tego w rękach nie miałem. No teraz już masz, możesz otworzyć. Ale fajnie, dziękuję mordeczko, dziękuję. To jest kamerka, dzięki której wiesz, jak będziesz podczas jakiegoś wyjazdu, możesz zarejestrować całą chwilę wszystkiego, co cię otacza, a potem możesz to obrobić i wybrać w tą stronę, w którą byś się chciał patrzeć. Ja nie wiem, czy ci się to ziemniak spodoba, ale ty sobie w tym momencie roboty tylko dołożyłeś. Bo ja ci przypomnę, jak zaczynałem na YouTubie, ty mi pomagałeś w tym pięknym okresie i jak nagrałem jeden z pierwszych odcinków, było: Piotr, jak to się montuje? Popatrz, Kamil, to się robi tak, tak i tak. Ja nigdy takiej kamery nie miałem, także Piotrek, ty już zdajesz sobie sprawę, co cię tutaj czeka. Słuchaj, dlatego wezmę laptopa i ci pokażę, jak się takie rzeczy obrabia i sam się tego nauczę, bo wcześniej z tego nie korzystałem. A to jest kamera, która składa się z paru części, żeby ci też troszeczkę utrudniczyć. Właśnie, kamera składa się z paru części. I uwaga, jako dodatkowa ciekawostka, tak jak Komputronik jest partnerem tej serii, tak w tym przypadku dostaliśmy też wiadomość od producenta Insta360. I zobacz, dostałem taką wiadomość. Cześć, nam bardzo miło, że możemy przyczynić się do powstania serii, jaką jest Adventech i możemy dostarczyć produkty Insta360, których popularność w Polsce rośnie w lawinowym tempie. Poniższe punkty służą jako sugestia, a nie jako wytyczne dotyczące publikacji. Czyli mamy już małą ściągawkę, co możemy zrobić z tą kamerą. Ja wam te punkty będę czytać po kolei, bo stwierdziłem, że skoro dostałem taką ładną wiadomość, to po prostu się nią podzielę, bo to jest pierwszy raz w tej serii, jak stary dostałem, wiesz, taki liścik po prostu miły. Wiesz, dla mnie to jest takie miłe. To jest fajna sprawa, tylko mi na razie w głowie mam cały czas, co to jest, bo to jest kamera, która się z trzech części składa. Ja nigdy w życiu czymś takim nie nagrywałem. Ale to znaczy kamera sportowa, pewnie skomplikowane to nie jest, ale... Co sądzisz o takim prezencie w ogóle? Zajebiste, no wiesz, mega. Często gdzieś wyjeżdżasz coś, no to brakuje czasami tej, wiesz, perspektywy z każdej strony.
albo jak na przykład skaczesz ze spadochronu, albo nurkujesz, to jest do 5 metrów z tego, co wiem, odporność. Pewnie ma jakieś kamery, bo te obudowy wodoodporne, podejrzewam. To jest jakby przyszłość modułowych kamer i to jest bardzo fajny przykład. Dzisiaj zacząłem na jej temat czytać, bo wcześniej nie wiedziałem, że istnieje aż tak zaawansowane pod tym względem. To jesteśmy na podobnym etapie, ja dzisiaj zacznę. To jest bateria. W porównaniu do poprzedniej wersji jest ona troszeczkę grubsza, więc jak macie na przykład starszą wersję tej kamerki, to nie będzie wam pasować do tych samych obudów, które były, więc nieważne, ty masz nową obudowę. Kolejna rzecz to jest kamerka sportowa. I jak widzisz, mamy tutaj obiektyw, jak i mamy ekranik. A co jakbyśmy się chcieli tego pozbyć? Stary, to się rozkłada. To jest główny komputer i w tej wersji masz już wbudowaną stabilizację. Czyli to jest jak body. To jest jak body. Do tego body z wbudowanym ekranem możesz sobie podpiąć na przykład ekran, znaczy obiektyw kamerki sportowej, dzięki czemu masz jakby zwykłą kamerkę sportową, tylko oczywiście musisz jeszcze wpiąć do tego baterię. Albo, jeżeli chcesz się nagrywać tak jak action, gdzie masz z przodu ekranik, to wystarczy, że odwrócisz sobie ten obiektyw i po odwróceniu z jednej strony masz zarówno ekran, jak i obiektyw, czyli masz do selfiaków. Natomiast jakbyś chciał nagrywać w 360, to bierzesz po prostu komputer, podpinasz sobie obiektyw 360 stopni i on polega na tym, że mamy jeden obiektyw 180 stopni z jednej strony i z drugiej strony drugi. I wtedy, nieważne jak się ustawisz, to nagrywasz całą sferę dookoła tej kamery. Ja to dobrze zrozumiałem, że to jest kamera sportowa z wymiennym obiektywem? Tak można powiedzieć, że z całym modułem, z matrycą, z obiektywem, ze wszystkim. Ale jaja. Jeszcze to jest wersja, gdzie masz kamerkę sportową oraz kamerkę 360, a jeszcze można dokupić do tego jednego komputerka wersję z matrycą jednocalową, która jest po prostu większa, tak jak w małych aparatach, którymi często nagrywasz. To możesz mieć taki obiektyw. Czy to będzie tam, w tym pudełku? Nie, Kamil, tam jeszcze coś innego. Zaraz do tego przejdziemy. Dodatkowo w zestawie tutaj jest jeszcze klatka, no wiadomo, wszystkie te przewody najważniejsze, obudowa, czyli masz TT, żeby sobie zabezpieczyć te obiektywy, żeby się nie popsuły. Tak. Tutaj jest samo opakowanie. Jako ciekawostka w tej wersji tutaj masz fragment takiego radiatora, który ma dodatkowo wpływać na to, żeby odprowadzała ta obudowa ciepło z samej tej. Ta wersja jest też poprawiona, bo otwierasz ją w bok i wkładasz taką zmontowaną kamerkę z boku i łatwiej jest po prostu wymieniać te moduły niż w poprzedniej wersji, gdzie trzeba było całość otwierać. Ja mam swoje GoPro, które kupiłem na wyjeździe w Nowym Jorku, bo chciałem mieć po prostu pamiątkę, białą wersję GoPro. I jak sam widzisz, tutaj jest obiektyw skierowany tylko w jedną stronę i mamy ekranik z tej strony. Nowe wersje mają jeszcze, czy na przykład Osmo Action ma ekranik z... Obiektyw z przodu wbudowany, tak. A to w takim razie można sobie wziąć i odwrócić ekranik, jeżeli chce się robić selfiaczka, ale fajnie, że to jest modułowe. I to nagrywa w 4K. Tylko chyba nie w 60 klatkach, ale zaraz to wszystko sprawdzimy. Podłączmy, wsadźmy kartę pamięci i się chwilę... Właśnie o tym miałem mówić, żebyśmy to podłączyli, to przetestowali. I to ma 5,7 w 360. No tak, no bo wtedy nagrywasz, stary, wszystko, co jest dookoła ciebie. I w związku z tą funkcjonalnością jest rzecz w tym. Czy to będzie selfie stick? No, otwórz i zobaczysz. Skurczybyk dwa prezenty mi połączył, no. A, selfieczek do tego. Faktycznie po pudełku mogłem się spodziewać, jak powiedzieli, że rzecz, która przydatna do tej kamery, mogłem podejrzewać, że będzie to selfie stick, ale powiem ci, że trafiłeś idealnie z takim prezentem, bo na wyjazdy to rzecz petarda. Na przykład teraz wróciłem z Gambii. Ta kamera byłaby naprawdę, no kurczę, zbawieniem, bo jest to małe i nie rzucające się w oczy. A ja teraz na wyjeździe chodziłem, no trochę większą kamerą i z obiektywem nagrywałem, a niestety tam ludzie są bardzo, że tak powiem, wrażliwi na nagrywanie ich kamerą. Bardzo sobie tego nie życzyli lokalni, no potrafili do mnie kamieniami na przykład rzucać, żebym przestał nagrywać, ale to mają bardzo dziwne w ogóle, bardzo dziwną rzecz mają zakodowaną w głowie, bo uważają, że jak się im zrobi zdjęcie albo uwieczni dusza na wideo, tak, to że ich dusza jest uwięziona. To wiele dusz musiałeś w takim razie uwięzić. No i niektóre do mnie kamieniami rzucały. Naprawdę. A wiesz o tym, że jakbyś nagrywał wtedy 360, to byś mógł złapać i siebie, i kogoś, jak rzuca w ciebie kamień. Moją reakcję i jego. I też kamień lecący od niego na ciebie. I to jest tak samo selfie stick dedykowany do Insta 360, tak? Tak, z tego co pamiętam, to bierze się taką kamerę, kupuje w zestawie z takim selfie stickiem, bo on ma też bardzo ważne znaczenie w przypadku nagrywania 360. Bo normalnie jak mamy selfie sticka, którego sobie rozłożymy, przykładowo takiego, to on będzie widoczny gdzieś tam w kadrze. Wyobraźcie sobie, nie? Jakbym nagrywał teraz selfie stickiem całego Adventecha. O. Natomiast ten się nazywa nie bez powodu Invisible Selfie Stick, czyli niewidzialny selfie stick. Jak z niego skorzystasz do tej kamerki, patrz jaki długi, to, że jeżeli sobie wrzucimy tutaj tą kamerkę, to algorytm, który odpowiada za obraz 360, jest w stanie ci tego selfie sticka... Wycina tego selfie sticka? Tak. Ja to widziałem na tych nagraniach, jak oni chodzą, że niby coś tak trzyma, ale nie ma w ogóle kijka. To jest to. I ty z tego będziesz mógł korzystać. Ale świetne. Toki będziesz mógł robić. Przy okazji spróbujemy zrobić efekt mini planety, po której się będziemy poruszać i zobaczymy, czy da się rozglądać po pokoju. Nie wiem, co ty do mnie mówisz, ale już mi się podoba. Mamy tutaj wszystko rozłożone, ściągnęliśmy aplikację, która jest wymagana do tej kamerki. Znaczy wymagana, no warto jest z niej skorzystać, żeby sobie wszystko... I mnie już tu cieszy, bo pierwszy widok na ekranie, do you have Insta kamera? No, mam. Ty już możesz odpowiedzieć, że tak. Ja chciałem jedną rzecz tutaj oznajmić, bo też coś dla ciebie mam. A ja też coś dla ciebie mam. To ja pierwszy. Mam dla ciebie też prezent, a ty musisz sobie sam zobaczyć. Jaką ładną koszulkę dostałem. Zawsze bądź w podróży, od jednego pokoju, w którym śpię, do drugiego, w którym nagrywam. Bo uzmysłowiłem
sobie, że tak fajnie chyba z tym trafiłem, bak. Zanim zaczęliśmy nagrania, to ty powiedziałeś, że idę tylko przebrać koszulkę, bo na każdym zawsze odcinku mam inny podkoszulek. Ja tą koszulkę sobie wrzucę do kolejnego odcinka, w ogóle patrzcie na to. Kamil in travel nawet na metce, to nie jest fruit of the loom, tylko elegancko. Natomiast ja mam też coś dla ciebie. Ale tam jeszcze coś jest. Że o nic nie więcej nie było. Ja je lubię i ja jej nie podzielę się. Natomiast ostatnio byliśmy w Turcji i Kamil mi pokazał pewnego człowieka, który pokroił mi steka pokrytego złotem. Był tam pewien gościu, który możecie kojarzyć w jaki sposób soli wszystko. Jak on się nazywa? Nasret. Kamil też bardzo lubił zawsze chodzić w czapkach. To też mam też dla ciebie taką czapeczkę. Czapkę od Nasreta? Przywiozłeś mi ją ze Stambułu, yeah. Jak byliśmy razem. Była w Half Price. Ej, no wygląda jak Saddam Hussein, a nie Nasret. Ty, co tu jest jeszcze? Kurczę. No właśnie, masz jeszcze taki ręcznie robiony magnesik z Gambii, bo wiem, że na lodówce też miałeś tam z LA różnego rodzaju. To jest, widzę, że coś dla Dagmary bardziej, bo to w kroniki. To miało być dla Dagmarki, a to jest wisiorek z takim kłem, też ręcznie robione. Ty, jak mi? Bardziej męsko wygląda? Zaraz kichnę. Trzymaj. Chłopie, prawie cię rozerwało. Nie zdążyłem na slow-mo przełączyć. O, widzisz, teraz się wyświetliły i widzisz, możesz sobie tu już zacząć obrabiać tak naprawdę. Co więcej, możemy sobie przesuwać i tak naprawdę mamy dostęp i możemy w bardzo szybki sposób sobie obrobić ten cały materiał z tego, co wiem, żeby na przykład szybko go wyeksportować. Jak potrzebujesz na szybko coś nagrać, wrzucić... Żeby jakiś odcinek, kawałek, tak? Na przykład. Jest jeszcze cały samouczek, pan. Nie, że się, nie, że ci może wyciąć automatycznie fragmenty najlepsze. Dobra, coś się procesuje. No nie wierzę, że tyle dobrych kadrów było. Dobra, coś tam pocięło. Ale to, co mnie najbardziej ciekawi, to jak działa funkcjonalność 360, więc się przełączmy. Zróbmy w materiale tak, żebyśmy byli widoczni teraz my, widać nas. Natomiast jakbyśmy się chcieli odwrócić i zobaczyć na przykład Dagmarę, to zróbmy takie przejście na Dagmarę, żeby było widać Dagmarę. I teraz widać Dagmarę. Mimo, że my widzimy cały czas siebie. A jak było widać Dagmarę, jak myśmy widzieli w tym czasie Dagmarę, to możemy wrócić na siebie i teraz nas widać. To jest fajne, nie? Chodźmy w takim razie tutaj. I teraz jest jako ciekawostka, włączmy sobie podgląd. W ogóle masz tutaj tak piękny kadr z tymi światełkami. Ty zawsze miałeś takiego małego że tak to powiem, na punkcie światełek i LEDów, ale to tak przyjemnie dla oka wygląda. Zobacz, normalnie byś był przyzwyczajony do tego, żeby się przekręcać po całym kadrze, a ustawmy kamerkę w jednym miejscu i teraz teoretycznie możemy się rozglądnąć z tamtej perspektywy po całym pomieszczeniu w dowolny sposób. Ale to zrobimy już programowo, dopiero jak będziemy mieli to już na komputerze, tak? No tak. Że kamerka się rozgląda. I w sumie nagrywa wszystko, wszystko dookoła niej, więc musisz sobie wyobrazić, że to jest taka wielka kula. A co więcej, możemy zrobić efekt chodzenia po miniaturowej planecie. Ale czyli ja nie muszę chodzić z nią w taki sposób, bo w taki sposób to widać mnie, że ja faktycznie nagrywam. Ja mogę sobie na przykład z nią w takim razie iść również tak. Tak, i teraz chodźmy się przejść. I teraz bardziej wyglądam jak mobilny włóczyki. Może właśnie jakbym tak chodził w Gambii, to by do mnie nie rzucali kamieniami. Ale Kamil, chodźmy, przejdźmy się po schodach do góry i zobaczymy dodatkowo, jak się kamerka zachowuje w ciemniejszych miejscach. Ilość gadżetów w tym domu zawsze mnie porażała. I tyle, ja jestem ciekaw, jak to wygląda. To może po prostu wiesz o tym, że tutaj z tego miejsca witam każdego za każdym razem na początku odcinka? Można robić sobie inspekcję również. No i można zaglądać, co tam jest na górze, bo już nawet nie pamiętam. Zrobić szybkie zdjęcie i od razu obracamy w każdą stronę, co gdzie jest, nie? Jak mamy takie nagranie, to możemy się po nim całym tak naprawdę rozglądać. Czyli tutaj widać, jak Dagmara wygląda, jak wyglądamy my, jak jest zbudowany cały kadr, więc w tym odcinku widzicie tak naprawdę wszystko. Możemy sobie ustawiać nasze keyframe'y, czyli w zależności od tego, jak bardzo szeroko chcemy widzieć. Czyli widzicie efekt małej planety, efekt zwykłego kąta i ten zwykły kąt możemy pokazywać w dowolną stronę. I przykładowo, wrzucimy sobie w tym miejscu... To jest niesamowite, naprawdę. Ej, i to moją twarz w ogóle tak wykryło bezpośrednio na mnie, że śledzi moją twarz. Tak jest. Właśnie, dajesz sobie update keyframe. Teraz sobie puśćmy gdzieś tam dalej, na przykład dotąd. Inaczej, trzeba się tym pobawić tak naprawdę rozwiązaniem. Jak nie lubicie palcami się bawić, to możecie na przykład wykorzystać swój telefon. Klikamy, żeby nagrywało. Możemy nagrywać ruch telefonu, żeby sobie zreferimować. Wtedy zatrzymujemy i wtedy masz taki naturalny rejestruje pogląd. Nam obraz w tym miejscu, gdzie telefonem skierujemy. Tak jest. Piotrek, mi się w głowie już tyle kreuje wizji, gdzie ja mogę to użyć. Ale jeszcze spróbujmy wyrzucić tego selfie-sticka. Patrzcie na to. Tu mam rękę, nie? I teraz o co chodzi? W momencie, jak ja przekręcę lekko, to gdzieś jest to łączenie dwóch kadrów. Jeżeli ja bym miał przesunięte to za bardzo, to wtedy selfie-sticka widać. Czyli chodzi o to, żeby selfie-stick był równo ułożony. I tego łączenia w ruchu nie będzie widać. Czyli tak naprawdę tak powinniśmy nagrywać. Chyba, no właśnie, że kamera powinna być w linii równoległej do selfie-sticka. O to chodziło, nie? Tak, czyli my go nie skasujemy. On po prostu byłby niewidoczny teraz. I teraz jak się rozglądniesz, to go nie widać. Czyli zepsuliśmy tam to ujęcie. Teraz nie powinno być widać tego w ogóle. No i teraz jest dobrze. I tak powinniśmy byli nagrywać wcześniej, więc brawo. Ale to jest w ogóle nieintuicyjne, że będę chodził tak sobie z kamerą, albo tak. Wygląda z tego, że obiektyw leci do góry, w dół i on tak nas nagrywa. Teoretycznie tak. Kamerka nagrała nam ładnie wideo w 360 i mamy tutaj tak naprawdę
jakieś własne pliki, ale żeby je otworzyć na komputerze, to jest program, który się nazywa Insta 360 Studio, gdzie możemy dodać parę keyframe'ów i tak jak mieliśmy jakieś nagranie, tak ja je wyrenderowałem, bo dodawanie keyframe'ów jest bardzo proste. Ustawiasz sobie, co chcesz, zapisujesz i automatycznie sobie przechodzisz pomiędzy różnymi. Ja tutaj w standardowy sposób nagrałem takie ujęcie. No ja właśnie chciałem sam powiedzieć, że sam montaż tego to jest niesamowicie intuicyjny, bo pierwszy raz odpaliłeś ten program i już zrobiłem malutką planetę. A ja sobie właśnie zdałem w tym momencie też sprawę, ile ja ujęć fajnych straciłem poprzez to, że nie miałem tej kamery wcześniej. Wiesz, gdzie by było to wspaniałe rozwiązanie? No. Do krajów, do których nie można zabierać drona. Właśnie, bo przecież ten kijek jest na tyle długi i ta stabilizacja, bo masz też dane z żyroskopu tutaj zapisywane, no to możesz czymś takim, wiesz, przelecić sobie i możesz udawać drona. Byłem w miejscowości Kinalik, 2350 metrów i tam były tak bajeczne widoki, jakbym tam polatał, albo jakbym miał to by naprawdę, ojejciu, no aż żal pomyśleć, jaki content przez to straciłem. Dla ciebie, ze względu na to, że mamy na przykład funkcję SkySwap, pozwalającą na podmianę nieba w nagranym materiale, to mnie mega ciekawi. Co to znaczy, że to niebo możemy zmienić? Możemy podmienić niebo, ale że w tym momencie wypadły nam nagrania, kiedy jest ciemno, a ty wstajesz rano, to jest pierwsze twoje zadanie. Żeby ta kamerka stała się ostatecznie twoja, to musisz przedstawić nam swoje nagranie, jak podmieniłeś niebo. Wyślę ci linka do tutorialu. Widzieliście, jak wyglądało nagranie Kamilowe z podmianą nieba. Możecie sami ocenić, jak wam się podobało, jak to by się podobało. Jeszcze nie wiadomo. Drugi twój challenge, spróbuj odwzorować jakieś ujęcie z drona, gdziekolwiek się jutro znajdziesz. Czyli wejdź na rynek na przykład, czy wyjdź gdzieś do parku, spróbuj przejechać kijkiem, zamieć to niebo. Ładnie ci poszły te dwa pierwsze zadania. Trzeci, ostatni challenge to jest efekt, który mi się osobiście najbardziej podoba, który nam ciężko było tutaj zasymulować, czyli efekt tej miniaturowej planety. Ostatnie zadanie dla ciebie, przejdź się ulicą i pokaż, jaki jesteś wielki na malutkiej planecie. Ale zimno tu jest! Jesteśmy w tym momencie już po wszystkich challenge'ach i teraz moje pytanie jest, Kamil, do ciebie. Co sądzisz o takim sprzęcie? Zwłaszcza, że ty jesteś podróżnikiem, często potrzebujesz mieć dużo małych sprzętów, dlatego ten sprzęt jest taki mały, więc wiesz na początku, jakie małe pudełko. Co sądzisz? Według mnie, po pierwsze, ogromne możliwości, które daje to urządzenie, o których do tej pory nie miałem pojęcia, zastanawiałem się, jak to jest zrobione, a po drugie, że to wszystko w tak małym pudełku jest zamknięte. To jest niesamowite. Często mi się zdarza być na przykład w miejscach, w których nie wolno robić zdjęć. Chociażby jak ostatnio pałac, który zwiedzałem, w którym był faktycznie zakaz robienia zdjęć. Tak naprawdę tak sobie można z tym w ręce i zasłaniając ją z przodu, ale z tyłu kamerę widać. No i wszystko i tak będzie nagrane, bo całą perspektywę i horyzont można samemu sobie dostosować. Świetne to jest. Mnie zastanawia, jak to urządzenie sprawdzi się pod wodą. Często dzieją się rzeczy nagłe, o których człowiek nie jest świadomy. Nagle gdzieś z boku jakaś ryba wypłynie. Coś się zadzieje, że jakiś tam atak na przykład rekina, nie? Z boku. No i wtedy na przykład, kiedy jest atak, ty musisz kierować tą kamerę. Natomiast tutaj ona się cały czas kieruje w każdym kierunku. To jest urządzenie, które operatora pozbawia pracy. Wiadomo, że czasami się pojawiają na łączeniach jakieś glitche. Nie wygląda to idealnie, bo widać jakieś tam fragmenty, które nagle są pocięte, ale w ruchu zazwyczaj, jak się na tym człowiek nie skupia, no to to urządzenie daje bardzo duże możliwości. Też nie można się spodziewać, że obraz będzie idealny, tak jak na przykład z lustrzanki bez lusterkowca, jeśli mamy być w pełni szczerzy. Finalnie to ma być taki sprzęt, który możesz wyciągnąć z kieszeni, możesz z nim zrobić wszystko. I wiesz co, i to, że jest to mobilne, więc w zasadzie kamera sportowa plus to 360 poprzez zamontowanie samego modułu. Przecudownie to się może sprawdzać w podróżach. Bardzo dziękujemy, że firma Insta 360 stwierdziła, że wspomoże nas w tej serii, dzięki czemu udało nam się znaleźć taki fajny produkt, który jest zupełnie niecodzienny, bo nigdy, to jest też pierwszy raz, jak ja korzystałem z kamerki 360, bo się, szczerze powiem, bałem, że to będzie coś trudne. A ja się bałem właśnie, że będzie troszkę to takie bardziej zabawkowe. Ja właśnie ze swojej strony też chciałem niesamowicie podziękować za możliwość przetestowania tego urządzenia i za to, że mi je podarowałeś. Gwarantuję, że będzie wykorzystane w 360 stopniach. To także jak tym pozytywnym akcentem po tych wszystkich challenge'ach, jak były wykonane dobrze. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć w tym poprzedni odcinek. Jest także kanał Kamila, gdzie serdecznie was zapraszam, żebyście zobaczyli jego podróże w rzeczywistości, a nie tylko z jego opowieści, bo to wiesz, coś co jest nagrane, pics or didn't happen. Ale to co opowiadam, nagrywam, więc to można połączyć. A no więc właśnie, tak więc tyle. Kończymy, bo filmik i tak był długi. Pa!